Małgorzata Tomaszewska wspomina, jak została w czasie programu. Małgorzata Tomaszewska prowadzi Pytanie na śniadanie wraz z Aleksandrem Sikorą już czwarty rok. Oboje szybko zdolali zaskarbić sobie sympatię widzów. Dlatego kiedy w kwietniu prezenterka zniknęła na jakiś czas ze śniadaniowego programu, a u boku Olka pojawiła się Anna Popek, telewidzowie byli niepocieszeni. Slali petycję do telewizji publicznej z prośbą o powrót Tomaszewskiej. Na szczęście gwiazda wróciła, a plotki o jej odejściu okazały się nieprawdziwe. Małgorzata Tomaszewska przez 4 lata w Pytaniu na śniadanie zdarzyła wiele przeżyć. Jedna z sytuacji będzie wspominała do końca życia. Prezenterka została pogryziona. Do śniadaniowego programu został zaproszony opiekun zwierząt ze swoim dosyć egzotycznym pupilem, kajmanem. Tego, co stało się na wizji, Tomaszewska nie przewidziała. Jej reakcja zaskoczyła wszystkich. W studiu był kajmowan, taki duży gat o imieniu Godzilla. Siedział na kanapie, a ja podeszłam i go poglaskałam. Gdy nagle odeszłam, on zaskoczył i mnie ugryzł. Krzyknęłam tak, że Krystian Ochman, który był gościem w studiu, zaprosił mnie na szkolenie głosu, bo wydałam z siebie dźwięk jak z arii operowej, wspominała w rozmowie z Faktem. Na szczęście Tomaszewskiej nie stało się nic poważnego. Małgorzata Tomaszewska pracę w telewizji godzi z wychowaniem syna, Enza. Jest on owocem związku z Achmetem Tarcim, który przez długi czas był jej sąsiadem. Jak sama wyznała w jednym z wywiadów, spotkali się przypadkowo w warszawskiej restauracji i coś zaiskrzyło. Para pobrała się. Jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Zresztą nie był to pierwszy związek Tomaszewskiej. Wcześniej dziennikarka była już mezatka. Pierwszym jej mezem był kierowca, po którym przyjęła nazwisko Slomina. Niestety niewiele wiadomo o wybranku prezenterki.